No cóż, Polacy, beautiful, wonderful time. Schöne, wunderbar, glückliche Zeit. Już skończyło się. Jak dla Polski, dla Ukrainy i dla reszty Unii Litowsko-Polskiej, Ukraińskiej, Gruzji również. Dla tych krajów, które teraz w Europie i były pod butem w Związku Radzieckim. Te piękne, głupie, idiotyczne czasy z wymówieniem mównic wszędzie, z patosnym, PR-owskim, historycznymi regaliami, reszta już się skończyło się. Tak mówić o tym każdy raz trzeba dla dzieci, tam, dla młodzieży, żeby oni znali historię i resztę, ale mówić taką mównicę, takim językiem politycznym między dorosłymi ludźmi, to już hańba, to już idiotyzm, to już klinika, psychiatryka zwykła na dzień dzisiejszy. Już nie ma etalonów, już nie ma paternów tych przykładów, jako Polacy lub były Związek Radziecki, jako dzieci patrzyli na tą Europę, jako na bogatych i przyjmowali wszystko, co ta Europa proponuje i reszta, kiedy Polska, Ukraina już staje, Polska już dawno stała tą Europą w Unii Europejskiej, to ona zrozumiała, ta Polska, że ona sama jest Europa i może i ma decydować, jak o swoich losach, tak również i o losach swoich koleg krajów chrześcijańskich. Таких, як, наприклад, Голландія, яка теж отримала смерть від актів терористичних путіновських, але яка не вийшла разом з Україною, Польською, Литвою, Латвою, Грузією з тієї Ради Європи, так званої. 7% від якої відсотків спонсорована буде Путіним і та Рада Європи стає ще органом терористичним, który będzie odbielać ten terroryzm. Jedni będą ten terroryzm czynić krwawy w Europie, wszędzie w świecie, przez ten terroryzm otrzymywać przez putinowski reżim terrorystyczny, zboczony, otrzymywać forsy i ci ludzie, którzy nazywają siebie tam prawnikami, lojarami tam różnymi, юрисдикційними там юристами там в білих ковніжиках бендом чинили покривання тероризму путіновського біло-ковніжковий тероризм бенджі. Для того польська ін'єкція юж того зносить. Але і старі те патерни позостали ще в Польщі. Бо треба єдночить те краї, які чепим od tego reżimu terrorystycznego putinowskiego. A może to zrobić tylko PiS, który też ucierpiał od tego reżimu terrorystycznego putinowskiego. Jak i Ukraina, jak i inna Gruzja, Litwa, Łotwa, inne kraje swojej spójności politycznej i chrześcijańskiej. No i ostatni cyrk, który uczyniła ta środkowa, zachodnia Europa, przedstawiciele i prezydenty, które teraz jako psy paskudne putinowskie, za forsy terrorystyczne putinowskie odbieliwają jako Schröder, jako tam w Czechach, gdzieś tam Zeman, jeszcze tam Berlusconi, inne paskudne przydawcy roda ludzkiego, normalnego, chrześcijańskiego, no kurwy, skurwili się, kurwy. Krótko mówiąc, Europa teraz będzie handlowała z południową Ameryką. Kurde, to rynek na 200 czy 250 milionów ludzi. Tobto rolnicza żywność teraz będzie szła do Europy, do Polski, do rynku europejskiego. Ja myślę, że to również przez korupcję watykańską zrobiono, bo Polska nie ma tam głosu żadnego. Chrześcijaństwo, katolicyzm polski tam nie ma głosu, dlatego to wszystko i milczy, dlatego oni tak wszystko i robią. Przez gasła,
przez chrześcijańskie, prawdziwe chrześcijańskie hasła robią takie szatańskie rzeczy pod kołdrą. A propos, tylko Elżbiecie, mi się wydaje, Bańkowskiej to się podoba. To kretynizm, kretynicyzm, pozostał się idiotyzm, egocentryzm, duszy korupcyjne, sprzedawczyni lewackie. Pozostali się w takich ludziach, którzy aplodują, klaskają wszystkiemu temu. No, chorzy ludzie, nic nie porobisz. Mentalnie, psychicznie mi się tak wydaje, bo normalni dorosli ludzie dla swojego kraju nieść takiego po prostu nie mogą. To są nieść ta Bańkowska. Kruse myszy za polityczne, miliardowe łapówki, dotacje z kieszeni również Polaków, tych krajów, które zgodzili się na to, będzie, no, zgodzili się i zagłosowali, że niech tak będzie. Niesprawdzona żywność z Argentyny. A co to Argentyna? To kurde kraj, który kiedy on będzie bogatym, zamożnym, rozwijającym, on będzie, no, prawie jako Chiny, pod bokiem u północnej Ameryki. A najgłównie, najgorsze wszystkiego tego, to kurde, że Eurosojusz, Unia Europejska, z postaci Angela Merkel, tam Francja, jeszcze kogoś, a Niemcy będą sprzedawali swoje samochody za to i otrzymywali masę, kupę forsów, bo to rynek będzie otwarty 250 milionów południowej Ameryce. Rynek sprzedaży niemieckich towarów lub tam francuskich częściowo, ale nie polskich, kurde. I ta żywność będzie iść, ona nie będzie sprawdzona, z czego ta żywność była stworzona, z jakich chemicznych, GMO-szych, różnych paskudnych dla zdrowia człowieka niebezpiecznych rzeczy, które będą w tą mięso, w produkty zgenerowane. No i krótce, najgłówniejszy moment, że to zemsta dla Anglii, bo Argentyna zamożna będzie najpierw militarnie mocna i znów zechce napadnąć na Falklandy angielskie. Тобто вони одним махом зробили бяке, каке, зробили гувно для Америки Północної, що Полуднєва буде розвіятися, той наркобізнес буде розвіятися, бо люди будуть заможні, багаті, будуть ще більше купувати наркотиків від Мексики і решта-решта. І для Англії, яка зробила Брексіт, вийшло те, що гувна, то, ну, по-російськи то називається западло, то зробить, ну, велике гувна, в коня чи, не пам'ятам, круце, зробить такого паскудства для тих країв, замщили і отримали собі ринок, курди, ну, то німці, курди, Франція і решта, для того я мовлю, що ніц не позостаєще, Польщі, як єдночичі з тим ринком, робить технології, замість překлінач, що то нам бідаки, Україна, тут такі хлопи, там, так, ну так, а що? А і поляці такі самі були. Зараз вони для Голландії, Голландії для Нідерландів, теж хлопці, такі хлопці, а їх чечий гатунок. Ну ніс не поробиш, так і ієрархія, так і гатункові поджави на мінійших, багатших, заможних, які нехцем знати, що то люди, там, ну, від Бога дані люди, ні, то чечий род за люди. Так поступила Друга Річ Посполіта, і нестати 39-й рік, то удоводнив, що тільки хасла, хасла і нісвенці, і то допроваджило курди вже на тих хаслах тільки, на тих хаслах тільки, ще демаші дні Польська притрималася і в крові улегла разом з Україною, яка улегла ще 18-м роком. Для того
ja myślę, że tylko jednoczyć się i zachęcać te kraje, takie jak Ukraina, żeby w tych krajach nie było aż tyle paskudnej korupcji, żeby ludzie nie tkwili w tym bagnie korupcyjnym i pomagać walczyć z tym gównem i tworzyć militarną, obronną strategię razem z Ameryką. No nic nie zostaje się, nie pozostaje się ani Ukrainie, ani Polsce, jak na przekór, na przeciw tych idiotycznych unijnych decyzji robić coś swoje. Counter-invasion, counter-decyzji, counter... Bo ani Niemcy, ani Francja nie zmienią się. Żeby oni zmienili się, dla nich trzeba lub trzecia światowa wojna, lub coś, jakiś taki kolaps. Rosja ich przykrywa, bo Rosji potrzebne niemieckie forsy. I te kraje, oni nie będą iść w rachunek, w żadny. Te kraje między kapitalistami, bogatymi, zamożnymi i terrorystyczną putinowską Rosją. Chociaż trzeba i samych Rosjan z tego bagna wyciągać. Ci, którzy rozumią to, że trzeba z tego wychodzić. Ci, którzy nic nie rozumią, no co porobisz? Takie życie. Trzeba walczyć codziennie, a nie w euforii, euforycznie, glukliście, wonderful, wunderbar, schöne. Spędzać swoje dni i robić forsy na tym. To do nic nie doprowadza. Doprowadza tylko do zaniepadu. Tylko do klęka rakiem stania przed terrorystycznymi państwami. Nic oprócz tego to nie doprowadza. Trzeba brać się za pracę, zapierdalać w tym kierunku odgrywania wpływu naszych państw wschodnioeuropejskich, tak powiedzieć. I ten sojusz, ten związek polski i węgier, taki mądro szczęśliwy, sprytny, można powiedzieć, schematik, który oni sobie wymyślili, że i to tak na tamte lata było normalnie, że oni zabierają to, co należy węgrom, Polsce, swoje fundusze infrastrukturalne na rozwój Polski, na tych samych węgier, od Unii Europejskiej. I Węgry i Polska blokuje te bzdety, które potem za te infrastrukturalne fundusze idą od tych Niemiec, od Unii, tam, od Francji, od centrum tego zachodnioeuropejskiego sojuszu. Restrykcje na Polskę, oni nie nakładają się przez blokowanie Polski i Węgier. Ten fajny schemacik pracował do dni dzisiejszych. Teraz, jak patrzymy, inne wymogi przez flirtowanie tych samych Węgier z tej samej putinowskiej, zbrodniczej, terrorystycznej Rosji. No, taki charakter u tego Orbana, kurde. Że on же националист, он же ніби то, не хрещанський, я так розумів, має дбати тільки о себе, а решта свята і разом з тим польським ідом не хнах. Для того і такі справи, курди, з тими венграми, з тим Путіним, з тим зв'язочком теж, схемачиком для венгер, як у націоналісту. Для того і не визвання на день дійшіше, що зараз з іншого боку вийшла. Podeszedła, podeszedli ci Niemcy, że teraz będą, jak chcecie, takie sobie otrzymajcie, otrzymujcie te infrastrukturalne fundusze, a u nas będzie jeszcze więcej i wam ta żywność do żarcia pójdzie, żryjcie tą obligację, tą chemię, które będą sprowadzane z południowej Ameryki, z Argentyny. А вони будуть для Унії, для Німець, капіталістів, будуть спроваджені добрі продукти, а ви решта краю жрете, жрете ГМО. І не буде на кого вам тримати надії, бо знов Англія втягне ще в своїх виспах фон Кленських, бо заможна, богата Аргентина буде знов мілітарно погрожувати.
zagrażać dla Anglii, nie będzie jej czasu i możliwości pomagać, dopomagać Polsce, Ameryce. I Ameryka też będzie wciągana w te konflikty bogatej północnej, południowej Ameryki, tam gdzie będzie rozkwit mafii narkotykowej. Takie sprawy, takie wyzwania na dzień dzisiejszy przed Polską. Przed Polską, przed Ukrainą, przed normalną chrześcijańską Europą.